Dzień dobry, nazywam się Łukasz Minko i chciałbym w dzisiejszym filmie przedstawić Państwu, jak zarządzać doborami artykułów, czyli izolatorów głównie, w systemach fasadowych. Część z Państwa buduje konstrukcję i następuje później jej przybudowanie, edycja. I problem z doborem poprawnym artykułów. Chciałbym Państwu pokazać, jak tym poprawnie zarządzać i co robić, gdy jeżeli macie zbudowaną konstrukcję za pierwszym razem, chcecie ją przeedytować, co powinniście zrobić, żeby mieć pewność, że wszystkie artykuły zostały dobrane zgodnie z katalogiem. Przejdźmy zatem do programu. Zbudujemy sobie tradycyjną konstrukcję. W systemie SR50M. Będzie 3x2. To już nie chyba. Sześć. OK. I przejdziemy sobie dalej. Dobierzemy domyślnie, bo na tym nie będziemy się na razie skupiać. OK, gdy mamy dobrane wartości, dobrał nam automatycznie izolator. W tym momencie, po przejściu do szklenia, możemy zaszlić dane pole, gdy je wybiorę, bo jest dobrane zgodnie do szkła, które wybrałem w obiekcie. Gdy przejdę na wariant bez szkła z uszczelką potrzebową, mogę sprawdzić, w jakim zakresie mam szklenie. I teraz ktoś może zgłosić, że dlaczego nie mam większego. Ponieważ domyślnie został dobrany izolator zgodny do szkła obiektowego. I zobaczcie, jest wybrany izolator i żeby zmienić grubość szkła, powinienem zmienić izolator. Jak to zrobić w prawidłowy sposób? Jeżeli została dobrana konstrukcja i zbudowana i zapisana, nie będziemy dodawać żadnych wkładów, tylko po prostu zbudujemy taką konstrukcję prawidłową i ją zamkniemy, zapiszemy. Jeżeli teraz byśmy do niej wrócili i chcieli ją przeedytować, bo powiedzmy, chcemy zastosować większe szkło, co powinniśmy teraz zrobić? Aby teraz poprawnie postąpić, należałoby zresetować w cudzysłowie całą konstrukcję, czyli wybrać z górnego paska, wyznacz profile na nowo. Dopiero to powoduje, że wszystko zostanie zresetowane, całe izolatory, program zapyta nas o grubość szklenia, tak? Chcemy wprowadzić od nowa, tak? I spójrzcie. To jest to okno, które decyduje o doborze izolatora. Z listy wybieram szklenie, powiedzmy chcę 50. Zmieniają mi się izolatory. Jeżeli nie chcę żadnego dodatkowego wrębu, to zostawiam bez zmian i wtedy wszystkie dobory są zgodne z katalogiem. Klikam OK. Wszystkie słupy takie same. Mogłem inne. Same. Spróbujmy wybrać jeszcze raz słupy. Tak. Weźmy z tego bezkę piątkę. I regle. Teraz mamy dobrane prawidłowo. I teraz dopiero przechodząc do sekcji szklenia, mogę sobie zaznaczyć całe szklenie. Wybiorę bez szkła. Zobaczcie Państwo, dopiero teraz mam możliwość wybierania grubszego wariantu szkła. Zastosowania. I mam dobrane poprawne izolatory oraz resztę artykułów. Tak, w taki sposób powinniśmy dopiero edytować pozycję. I dopiero teraz możemy ją zakończyć. Podsumowując. Jeżeli mamy zbudowaną pozycję, budujemy pozycję za pierwszym razem, budujemy ją w tradycyjny sposób, nic nie zmieniamy, wszystko jest w porządku, zakończymy ją, możemy ją puszczyć na produkcję, wszystko będzie poprawnie wygenerowane. Jeżeli natomiast chcemy ją przeedytować, czyli konkretnie zmienić grubość szkła, co za tym idzie, dobór izolatora i innych elementów dodatkowych, powinniśmy zresetować tą konstrukcję. Nie możemy po prostu zmienić grubości szkła,
ponieważ za tym idzie dodatkowa masa innych rzeczy, masa innych artykułów. Najlepiej zresetować całą konstrukcję, przez wyznacz profile na nowo. Program zapyta nas, jaką chcemy grubość, zaproponuje nam listę pod spodem, jaki izolator chce dobrać. Jeśli klikniemy OK, będziemy musieli przeklikać na nowo słupy i rygle, potwierdzić programowi, że te same wybory chcemy dokonać i dopiero możemy zakończyć konstrukcję. Tak powinno wyglądać prawidłowe działanie w przypadku zmiany grubości szklenia, co za tym idzie, zmiany izolatora. Także dziękuję ślicznie za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.